poznajcie dzisiaj kolejnych zwyczajnych, niezwyczajnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór po raz 50. 50. program Zwyczajni Niezwyczajni właśnie się rozpoczął. Jesteśmy z Wami już 5 lat. Jesteście z nami już 5 lat. I bardzo proszę, niech tak pozostanie. Przez te lata nawiązaliśmy szereg ciekawych, trwałych przyjaźni, więc proszę Was teraz, jak przyjaciół, przywitajcie gorąco dzisiejszych zwyczajnych, niezwyczajnych. Dobry wieczór Państwu. Nie ten przyjaciel, kto współczuje, ale ten przyjaciel, kto pomaga, napisał niegdyś Francis Bacon. Obejrzyjmy razem film. Ten materiał realizowaliśmy w tym miejscu, gdzie to zdarzyło się naprawdę. Uratowany wówczas Damian Fryc jest dzisiaj z nami. Witaj. Ile masz lat? Ile masz lat, Damian? 10. Często wracacie ze szkoły tamtą drogą? Na skróty? Tak. A nie ma innej drogi? Nie. Nie ma dzisiaj z nami twojego kolegi, drugiego Damiana, Damiana Bednarczyka, bo choroba zatrzymała go w domu. Dobry kolega? Tak. Dziękuję ci. Cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Damian Fryc. Obaj wracali wówczas skrótami. Szli wzdłuż rzeki, niedaleko jest droga, ale tą szosą trudno wracać, jeżdżą tam samochody. Starszy Damian pośliznął się, na kładce wpadł do wody. Młodszy nie umiał mu pomóc. Pobiegł po ratunek, do ojca, do Andrzeja Bednarczyka, który jest z nami. Panie Andrzeju! Dzień dobry.
Cieszę się, że jest pan z nami, że pan znalazł czas, żeby przyjechać. Również się cieszę. Panie Andrzeju, to był dla pana pracowity dzień, jak wiem. Tego dnia załadował pan na samochód 50 30-kilogramowych worków z ziemniakami. Nie, odwrotnie. 30-50-kilogramowych. W każdym razie bardzo dużo. Był pan zmęczony? Tak. Ten fakt z pewnością miał również znaczenie w tej sytuacji, w której pan uczestniczył. Tak, na pewno miał ogromne, dlatego że w momencie, kiedy dowiedziałem się o całym zajściu, już byłem zmęczony po prostu, a moje działanie wymagało dodatkowego wysiłku fizycznego. To jakieś dziwne koło, to nie jest koło młyńskie. Do czego ono służy? To jest, powiedziałbym, taki regionalny wynalazek. Ono służy do nawadniania stawów rybnych. Damian, pański syn, którego dzisiaj niestety nie ma z nami, zawiadomił pana o wypadku i pan pobiegł natychmiast nad rzekę. Tak, zdążyłem tylko krzyknąć do niego, żeby pobiegł do sąsiada po pomoc. I on to zrobił? Tak, tylko że akurat sąsiada nie było w domu, taki pech można powiedzieć. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mogę liczyć tylko na siebie. Czy pan wiedział, biegnąc na ratunek, gdzie znajduje się Damian? Syn powiedział mi, że ciągnęło go koło, a ja biegnąc z daleka widziałem, że koło jest unieruchomione, a ono powinno się obracać. Cały ciężar koła, cały ciężar lodowatej wody, to był marzec. Tak, to było rok temu w marcu. Pan wziął na siebie wówczas. Ten ciężar po prostu Damian miał na sobie. W momencie, jak ja chciałem go wyciągnąć, musiałem odblokować koło. Odblokowałem go kręcąc w przeciwnym kierunku. I jego musiałem uchwycić za nogi i wyciągać w tym samym czasie. I w momencie, kiedy odblokowałem koło, wtedy cały ciężar tego koła, napór wody, wtedy był na moich ramionach. Ja po prostu nie mogłem się wydostać stamtąd. Byłem po pas zanurzony w wodzie, ruchy miałem w pewnym stopniu ograniczone, a nie mogłem uwolnić rąk, bo musiałbym wtedy puścić z powrotem Damiana pod to koło. I to był taki na najgorszy moment w tej sytuacji. Czy istniało ryzyko, że to koło może pana wciągnąć razem z Damianem? No na pewno takie ryzyko istniało. Jak pan sobie poradził wtedy? Stanąłem mocniej na nogach. Po prostu wiedziałem, że muszę wyjść stąd. Takie proste powiedzieć, stanąłem mocniej na nogach. Wreszcie udało się Damiana wyciągnąć na brzeg, tam udzielił mu pan pierwszej pomocy. Czy chłopiec był przytomny wówczas? Nie oddychał, tętno było niewyczuwalne. Poza tym był siny, usta zaciśnięte. Miałem problemy z rozwarciem jego ust, żeby rozpocząć reanimację. Dopiero po pewnym czasie, kiedy robiłem masaż serca, sztuczne oddychanie, wtedy jego szczęka się rozluźniła, ciało zaczęło się zaróżawiać i po pewnym czasie, już w tej chwili nie pamiętam nawet, no nigdy nie wiedziałem po jakim czasie, zaczął oddychać. A skąd pan wiedział, jak się zachować w takiej sytuacji? Wynika to z mojego zawodu, który wykonuję. Jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. I pracując w straży, zarówno ja, jak i moi koledzy, musimy znać zasady udzielania pomocy przedmedycznej. To się przydało. I to właśnie tą umiejętność zawdzięczam instytucji, w której pracuję. Jak pan sądzi, ile czasu Damian był pod wodą, zanim panu udało się go wydostać? Od momentu upadku do momentu wydostania poprzez pana, ile czasu minęło? Około 10 do 15 minut. Kiedy pan reanimował Damiana, przyjechała karetka pogotowia. Była w niej pani doktor Anna Pałacha. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Kiedy pani przyjechała na miejsce tego zdarzenia, w jakim stanie był chłopiec? Chłopiec był w stanie bardzo ciężkim, był nieprzytomny. No, stan dziecka był stabilny, także można było od razu go włożyć niejako do karetki bez żadnych dodatkowych czynności i przewieźć go do szpitala.
był stabilny, czyli rozumiem, że akcja reanimacyjna przyniosła pożądane efekty. Tak. Czy spotkała się pani w swojej pracy z takimi przypadkami, że po 10-15 minutach spędzonych pod wodą udaje się dziecko przywrócić do życia? Gdyby nie pomoc pana Andrzeja, dziecko najprawdopodobniej by zginęło. Bardzo dziękuję pani doktor. Życzę jak najmniej stresów w pracy. Dziękuję bardzo. Jest dzisiaj z nami ojciec uratowanego, pan Zbigniew Fryz. Dzień dobry, panie Zbyszku. Dzień dobry. Czy wcześniej, przed wypadkiem Damiana, panowie się znaliście? Tak, całe życie się przebijamy koło siebie. W jednej miejscowości mieszkając, trudno się nie znać. Zawsze się znaliśmy i znamy. Jak to zdarzenie wpłynęło na życie waszych rodzin? Bardzo dużo nas zjednoczyło i tak... Mhm. I dzieci tak samo się inaczej już spotykają z takim szacunkiem, z uznaniem, no, szczególnie do kolegi Andrzeja. W materiale prasowym, który naprowadził nas na wasz ślad, na ślad tej historii, jest taka informacja o tym, że rok po tym wydarzeniu wyprawiliście Damianowi pierwsze urodziny, panie Zbyszku. No tak, trudno było nie wyprawić. To dziecko odzyskane, można powiedzieć. No to już nie było go. Panie Andrzeju, a czy pan ze swoimi dziećmi rozmawia o tym, jak mają się zachować w takich sytuacjach? Wracając z pracy, zawsze w ramach takich przestróg opowiadałem im, że coś się tam wydarzyło, powiedzmy, coś się paliło, jakiś wypadek był. Dzieci brały w tym udział, często to dzieci były przyczyną jakiejś tragedii. I po pewnym czasie tak do tego przywykły, że pytały mnie, co dzisiaj było w pracy, czy był jakiś wypadek. I mi się wydaje, że to miało duży wpływ na to, że Damian po prostu wiedział, że mogę pomóc w takiej sytuacji. Myśli pan, że są dumne z pana? Myślę, że tak. To w końcu dzięki panu 11-letni Damian mógł po raz drugi w życiu obejść swoje pierwsze urodziny. Nie ten przyjaciel, kto współczuje, ale ten, kto pomaga. Zwyczajny, niezwyczajny. Pan Andrzej Bednarczyk. O przyjaźni pisali wielcy tego świata. Konfucjusz na przykład pisał o tym, że są trzy rodzaje przyjaźni, które przynoszą korzyść. Warto przyjaźnić się z człowiekiem prostolinijnym, po pierwsze, po drugie ze szczerym, po trzecie z takim, który wie. Nasz kolejny gość jest rektorem Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Jako jedyny dotychczas w Polsce w 1991 roku wprowadził na uczelnię kompleksowy program integracyjnego kształcenia i rehabilitacji studentów niepełnosprawnych. Witam gorąco jego magnificencję rektora, profesora Lesława Szczerbę. Bardzo miło. Witamy panie profesorze. Tarlaska to symbol godności rektorskiej w Siedlcach w szkole? Nie. Nie całkiem. To raczej kij żebraczy. Wszędzie na świecie główną rolę rektora jest żebranina. I tak jest w pana życiu też. Tak. Panie profesorze, jak prowadzony jest nabór osób niepełnosprawnych do pańskiej uczelni? No więc staramy się to robić jak najzwyczajniej. Jak najzwyczajniej, czyli studenci muszą się do nas zgłosić, zdać egzamin wstępny. Dostać. Czyli najzwyczajniej. Najzwyczajniej. W 1991 roku, kiedy pan rozpoczynał ten program, było 3 studentów niepełnosprawnych, następnego roku było bodaj już 13, a w tej chwili jest 190. 193 dokładnie. Program rozwija się i przystosowuje do ich potrzeb nieustannie. Od czego zaczęliście? Zaczęliśmy od błędu. Mianowicie zaczęliśmy od przyjęcia 3 osób głuchych, bo wydawało nam się, że ludzie głusi będą najłatwiejsi i najtańsi. Ta druga część okazała się prawdą. Rzeczywiście w porównaniu z innymi grupami niepełnosprawnych oni nie wymagają tak dużych nakładów.
Natomiast z trudnością to jest troszkę odwrotnie. Głusi to jest, to jest grupa, która sprawia największe kłopoty intelektualne, a nawet moralne. Jak z nimi postępować? To jest grupa, zwłaszcza głusi od urodzenia. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to jest przede wszystkim, to oni mają własny język. Oni, mimo że są Polakami, to ich językiem ojczystym nie jest język polski. Jest język migowy, który nie jest nawet indoeuropejski. Głusi to jedna grupa, a z jakimi niesprawnościami przyjmowani są w ogóle studenci do pańskiej uczelni? Praktycznie z wszystkimi. W tej chwili mamy 40 głuchych i niedosłyszących, drugie tyle niewidomych i niedowidzących. Reszta to są ludzie, to są inwalidzi ruchu lub tak zwani z ogólnego stanu zdrowia. Prawdę powiedziawszy, każdy student to jest osobny przypadek i właściwie nie ma dwóch, których należy traktować tak samo. W jaki sposób osoby niewidome, niedowidzące przygotowywane są do samodzielnej pracy? Jaki mają dostęp do podręczników, do informacji? Bo to jest chyba problem. No więc to jest w gruncie rzeczy jedyny problem, istotny problem, bo niewidomi przychodzą do nas już zrehabilitowani na tyle, że nie ma kłopotów z poruszaniem się dla nich. Natomiast jest rzeczywiście kłopot z dostępem do literatury. Myśmy próbowali na różne sposoby. Pierwszym sposobem to była biblioteka brajlowska. Oto się okazało być niepraktyczne, bo to wymaga na niestosunkowo niewielką bibliotekę wymagane są olbrzymie magazyny. To jest niestety bardzo objętościowe. Student niewidomy, który ma do przeczytania książkę, przychodzi do, no na razie do pracowni tyfloinformatycznej, ale w przyszłości po prostu do biblioteki. Kładzie tą książkę na skaner, skanuje, odpowiednie programy przerabiają to na pliki. I to już można odczytać przy pomocy generatora mowy. I to się okazało być najskuteczniejsze, najbardziej praktyczne. Najbardziej praktyczne. Mhm. Oczywiście mamy również tak zwane linijki brajlowskie, mamy również optakon, który umożliwia niewidomym czytać nawet rysunki. Jakie bariery musiały być usunięte w przypadku osób głuchych, po to, żeby umożliwić im kontakt z nauczycielem? Zaczynaliśmy od zakładania pętli induktofonicznych. Co to takiego jest pętla induktofoniczna? Wykładowca mówi do mikrofonu, który jest połączony, oczywiście przy mocy, poprzez pewne urządzenia, położoną na podlodze anteną. Wewnątrz tej anteny siedzą ludzie z aparatami słuchowymi i odbierają. To oczywiście działa wtedy, jeżeli ktoś dość późno stracił słuch. Natomiast najliczniejsza grupa młodzieży, która straciła słuch przed nauczeniem się mówić. Dla nich problem jest taki, że on nawet słyszy, ale to, co on słyszy, to nie są dla niego słowa, tylko to są dla niego halasy. I dla niego pojęcie jedynki łączy się albo z gestem, albo z napisem, ale nigdy nie z dźwiękiem. I jak ten problem zlikwidować? Więc my w tej chwili się nastawiamy w takim wypadku bardziej na kontakt pisany, na piśmie. Niestety i tu są kłopoty. Mianowicie wydawałoby się, że powinniśmy dostawać ludzi, którzy uzyskawszy maturę w Polsce, znają język polski. Niestety to w przypadku ludzi, zwłaszcza ze szkół specjalnych, to nie do końca jest prawda. Są też na pańskiej uczelni osoby, które poruszają się na wózkach. Tak. W jaki sposób razem, jak sądzę, udało wam się zlikwidować bariery architektoniczne, które utrudniają im dostęp do nauki? Bo to jest przecież też problem. No tutaj wbrew pozorom to jest chyba mimo wszystko nie takie kosztowne. Bo co prawda to wymaga dość dużych nakładów jednorazowych, ale potem te inwestycje służą wielu ludziom i przez dłuższy czas. No więc tutaj udało nam się zainteresować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i już w tej chwili większość barier architektonicznych została usunięta. Poza barierami architektonicznymi nie mniej ważne jest pewna baza rehabilitacyjna w przypadku tego typu niepełnosprawnych. Właśnie o to chciałem zapytać, bo wiem, że w 1995 roku Studium Wychowania i Sportu na pańskiej uczelni zostało przemianowane na Studium Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Tak. To też nowe obowiązki, prawda? Tak.
Po prostu chodzi o to, że my co prawda zakładamy, że my nie rehabilitujemy leczniczo. Zakładamy, że dostajemy ludzi już w stanie stabilnym, no ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że w bardzo wielu przypadkach ów stan stabilny bez specjalnych zabiegów bardzo szybko ulega pogorszeniu. Ja proponuję, żebyśmy teraz wreszcie obejrzeli film o pańskiej, nie tylko pańskiej działalności. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W Stanach Zjednoczonych obserwowałem licznych niepełnosprawnych studentów. Zdawałem sobie sprawę, że dla wielu takich ludzi dopiero ukończenie studiów wyższych oznacza możliwość podjęcia jakiejkolwiek pracy. W przeciwnym razie musieliby być po prostu na garnuszku społeczeństwa. Oni mają moralne prawo do rozwoju, tak jak każdy inny człowiek. W 90 roku pojawiła się Sylwia, niesłysząca, pierwsza nasza niepełnosprawna studentka. Postanowiliśmy ją nie wypuszczać z naszych rąk uczelnianych. Zaczęliśmy się starać o przyjęcie jej tutaj do nas do pracy. Pani magister Sylwia Wojciechowska jest pierwszą osobą, przepraszam, użyję pojęcia, tak zwaną niepełnosprawną, która jest zatrudniona jako asystent w chemii.